Hello, cześć się, Manu wam wszystkim z tej strony Piteras, a oto jest mój malutki pierdolnik. Aby ruszyć troszeczkę ten kanał, postanowiłem, że pokażę wam, jaki sprzęt zakupiłem specjalnie do celów nagrywkowych. Oczywiście wszystko przed tematami nurkowymi, które mam nadzieję, że wreszcie się pojawią, bo jak się okazuje, jest to troszeczkę bardziej, nie wiem, czy to słuszny problem, czy problemy czasowe. Wszystko naraz się generalnie nawarstwia po to, żeby najbliższe nagrania były jak najbardziej profesjonalne, a przynajmniej dążyły do tego profesjonalizmu. No i pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Ale zanim do tego przejdziemy, pokażę wam, jak wygląda właśnie moje nowe stanowisko do grania w OMSI 2. Bo jak widać, znowu troszeczkę się zmieniło. Mamy wszystko tak naprawdę teraz w jednym miejscu, no poza tą jedną tablicą. Ale generalnie wszystko mamy w tym momencie w jednym miejscu. Jest ładnie pulpit, mamy, jest monitor, tak jak był wcześniej. Ale mamy teraz wielki, ogromny regał, na którym wszystkie urządzenia się znajdują. Nie walają się teraz przez pół pokoju, tak jak to było wcześniej. Poza dalszym ciągu tamtą tablicą. Tylko po prostu jest wszystko elegancko, ładnie, kompaktowo, w jednym kącie. Koncie, którym można nazwać moim małym pierdolnikiem właśnie. Jeśli chodzi o same urządzenia, które doszły, no to jak widać na załączonym obrazku mamy monitor, na którym wyświetla się przebieg trasy wraz z ewentualnymi treściami reklamowymi. Tablica wyżej jest to tablica wysokiej rozdzielczości, która znacznie lepiej się prezentuje od poprzedniej. Gdzieś tutaj wam w tym momencie się pokazuje poprzednia. No i mamy też niżej, na samym dole widoczną, tablicę wewnętrzną, która gabarytami jest tym jeszcze mniejsza, dzięki czemu znacznie wygodniej się też na nią patrzy. Doszły również dwa mierniki. Jeden jest miernikiem napięcia, drugi jest miernikiem natężenia, dzięki czemu jestem w stanie się określić tak naprawdę, ile prądu zjada ten cały zestaw, jeśli chodzi o wyświetlanie. Oraz czy na przykład zasilacz już nie kończy swojego żywota poprzez podawanie mniejszej ilości prądu, w sensie mniejszego napięcia na przykład. Dobrze, stanowisko stanowiskiem, ale przejdźmy do klucza dzisiejszego materiału, czyli do sprzętu, który jak widać już na nas czeka i już wam go pokazuję. Jak widzicie, jest tutaj troszeczkę ciemno. Więc wypadałoby chyba rozjaśnić troszeczkę ten kadr, co nie? Tak, żeby światło było jak najbardziej odpowiednie. Także niech nastąpi jasność. Tak, kupiłem wreszcie oświetlenie dedykowane pod nagrywanie, czyli kupiłem dwa softboxy, ale nie są one standardowe, gdyż nie są one oparte na świetlówkach, tak jak to zwykle zazwyczaj bywa, tylko dokonałem pewnego eksperymentu. Zaryzykowałem i kupiłem oświetlenie oparte na LEDach, na żarówkach, takich mocnych, konkretnych żarówkach LEDowych, które można również sterować zdalnie, pilocikiem. Jest to ogromna zaleta tego, że ten zestaw ma sterowanie pilotem, aczkolwiek kupiłem to obie lampy osobno, gdyż najpierw pomyślałem, że kupię jedną, zobaczyć w ogóle jak to świeci, a drugą kupiłem później, także mam de facto dwa piloty, ale na szczęście jeden steruje obiema, jak zresztą widać. I mają fajną funkcję, między innymi można sterować jasnością, czy też można zmieniać temperaturę barwy. Ale wróćmy może do standardowego ustawienia. Koteł przyszedł? To jest to się? Chcesz na filmie być? Co? Chcesz na filmie być? Moja kochaniutka, uciekasz? Nie wiem, czy zauważyliście, a bardziej czy usłyszeliście, ale nowy mikrofon. Nowy mikrofon. Inny. Fakt, że dalej jest krawatowy, ale ma jedną bardzo ważną zaletę, na której mi bardzo zależało. Mianowicie jest to mikrofon bezprzewodowy. Dzięki czemu w tym momencie mam swobodę, mogę sobie stać, tak naprawdę krążyć sobie po pokoju i dalej wy mnie słyszycie normalnie. No, także ja wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że taki film wam się spodobał i jeśli tak, to zostawcie standardową łapeczkę w górę.
Mam nadzieję, że w tym roku tych materiałów pojawi się znacznie więcej, ponieważ lista pomysłów, tematów na ten rok się zrobiła dosyć długa, obszerna i zobaczymy, co z tego wyniknie, aczkolwiek na razie nic więcej jeszcze nie mówię, ponieważ no, jeszcze wszystko mi przyjdzie w swoim czasie, także to tyle. Tak. Tak, to była jedna z wad tych lamp. Jak się źle trafi pilotem, to czasami jedna nie odbierze i robi się z tego przejazd kolejowy troszeczkę. Ups.